Check this out, everybody out here watching this show on Viva. This is the original J with the Damager, the number one MC on the whole planet Earth or in any other galaxy. You know what I'm saying? Buy all my records whenever they come out, no matter who does the beats or no matter what label they on, because I love y'all. And that's why I make my records, because I love you. You know what I'm saying? And I want you to know that you should always be yourself. Never listen to what others want you to do or be a person that another person wants you to be. Just be yourself. You know what I'm saying? To be like that. Viva. Peace. Chciałbym zapytać się o wymyśloną przez ciebie postać nazwaną The Prophet. Kto to jest i co właściwie symbolizuje? Symbolizuje prawdę. Prawdę, której nie można zatrzymać w żadnym momencie. Ja nie jestem prophet, bo mówiąc coś mogę się pomylić. Ale prophet zawsze reprezentuje prawdę, żeby nie wiem ile razy, jak próbować ją zatrzymać, to pod koniec dnia ona i tak wyjdzie na wierzch. Czy planujesz z jakąś dziewczyną, znaczy nagrać coś? Dziewczyną? Czy potrzebuję dziewczyny? Tak, potrzebuję bardzo, nawet trzech albo i czterech. Dużo pozycji nowych hip-hopowych nadchodzi, na imprezach hip-hopowych jest ciasno, tłok. Bardzo niemiły akcent w tym, że nie wpuścili tutaj niepełnoletnich na tę imprezę. Masz jakieś ten rodzeństwo albo coś młodszych jakichś? Nie, ale wiem, że Onar nie mógł wejść. No nawet Onar się nie załapał. Mój człowiek Onar nie mógł wejść na koncert Jeru. To jest dla mnie kurczę skandal w ogóle. Dla mnie też jest to skandal. I tym małym skandalem żegnamy się tutaj. Teraz pomachajcie wszystkim. Pomachaj Jośka, no, pomachajcie jeszcze raz, no, żegnamy się i zapraszam was przez następne cztery odcinki też będę w gipsie. Pamiętajcie program Cygana. Je, o 22 w czwartek, nie można zapomnieć. Nie można. Nie można. Nie można pod żadnym pozorem, no, Cygan, naprawdę.